Ten 25, 20 rok, czy 21? Z lajnowości. No piękne. A my wróciliśmy na placyk. Wróciliśmy do Mercedesa, który oglądaliśmy rano o 10. Widzu przejrzał wszystkie możliwe oferty. Wszystkie możliwe. Nawet więcej przejrzał, niż można było przejrzeć. I zdał sobie sprawę, że z przebiegiem 120 kilka tysięcy to nie znajdziemy za cholerę. To ten samochód. Ja tu żono siedzę. Palimy, siadamy. Wirtualny Zegor. To tu, to tam. To tu było 500 euro w tym słowku. Nie, nie, to nie w tym. Nie. żartuję. Zakosili towar. Jedziesz? No jedziesz chyba. Automatem jeździsz, nie? Tak coś, żeby nie było, że jak ostatnio był problem trochę. Niby... Kurde, to jest Mercedes i to jest właśnie... Wycieraczka, tak. Nie. Kwestia wyuczenia. Gdzieś to kwestia wyuczenia, wystawienia. Aha, teraz musimy tak. Wajcha w dół. Wajcha w dół. I jeszcze raz, nie? Na D. D jak dupa. To jest D1. Siecze. No dobrze. Tak. I co, i fruniemy? Fruńmy. Jak tam kto lubi, co lubi. Ja zapnę, bo wszystko piszczy zawsze. Właśnie, żeby posłuchać. Bierzemy kolegę? No chyba tak. O, to szybko zawołać go, bo tak trochę ten leje. Wchodź, bo leje. 30 euro, chodź. 25. To nie, to jest tanio. Chodź, bo cię zaleje tak. Taniej nie będzie. Taniej to już było. Tu normalnie. Tak jest. Uważaj na tych wyjeżdżających z boku na testy, żeby nie było tak zwanej kolizji. Poczułem, że teściowej nie ma z tyłu. Teściowa w worku zawinięta, to szczelnie jest. Dzień dobry. Aliki są spoko. Ja to lubię tutaj, pracę z nimi. Można mi notować. Zerzobazer. Jak są takie dziury, to nie krępuj się. Sprawdź sobie zawias, hamulec. Do narożnika i w lewo. Tam jest pod zakaz wjazdu. Świetnie się pod ten zakaz widzisz. O! O to chodzi. Tak jest sztywny po mercedesowsku. I teraz normalnie tu? Normalnie pod zakaz jak wszyscy. I tu jest trochę dziur otworu w ziemi, także tu można go kiera prawa w lewo. To jest lepsze jak trzepaki. Stój go, aś pokozo. Dobre. Dobre. Nareszcie u siebie. No, tak, w Polsce. Nareszcie czuć wszystkie dziury. Czuć pieniądz. Pieniądz tu. Próbujemy. Pika? Pika, właśnie. Nie było dobrego sygnału z pikaczu. 19 rok, końcówka roku, samoparkujący, bezwypadkowy, 120 przebiegów, w 2 litrach, 190 mocy. O chujeć można, jakie to szczęście. Wróciliśmy z placu. Podpisane przez naczelnika Mercedesa. Klapa z guzika, guzik z klapy. Gdzie ta kamera? Tam się gdzieś chowa cwaniaczek. Wszystko na pneumatyce, elektryce, energetyce. Kamera wyłazi. 30 pompek, 25 apteczek, siatki, folie, pelargonie. Przyjemne auto w ładnym kółku, w ładnym roku i w zupełnie fajnym pieniądzu. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj już spotkaliśmy 1.6 dieslowskich, mnóstwo. Ta jest dwulitrowa. I tu raczej weźmie, bo żona i przyjaciele zaakceptowali. Fajne auto. Gdy sobie jeszcze siedzi, ja przejdę z okiem kamery. 1.5 dieslowski. Nie wiem, ale jest namiar. S-Maxik Skodzinka do Ginka.
z Maxi 2, z godzinka do ginka 2 i 30, czy raczej w kombi, dobra. Maleństwo takie nowe M w panoramce, przyjemna historia. I te wąskie siedzonka. Jak ktoś ma tak rozłożyste poszlanki jak pan Romek, to nie ma szans się wygodnie i z komfortem zmieścić w automacie. Siedzonko grzane, o! Kto by to pomyślał? Ładna ta C-klasa. Michał się, widzę, dobrze sprawuje. Jeżeli oczywiście nabędzie. Drogą kupna. Na razie tam grzebią w guzikach, nie wiedzą co jest od czego. Idę może dopomogę w jakimś nieszczęściu. Nowa Kuga hybrydowa. Oczywiście jest namiar. Wygląda w środku, pokażcie, bo sam jestem ciekaw. No jak Kuga hybrydowa? Włażę. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia!